Nazywam się Wojciech Rubelski, jestem z firmy Network Assets. Dzisiaj zaprezentuję Państwu coś troszkę z pogranicza automatyzacji, integracji i zarządzania samymi biznesowymi procesami. Moja prezentacja nosi tytuł Automated Development Environment with Agile and SaaS. Mocny nacisk na automatyzację, głównie w kontekście środowisk deweloperskich. Kilka słów na temat samej automatyzacji. Jak wiemy, automatyzacja jest bardzo ogólnym terminem. Możemy tak naprawdę spotkać się w wielu elementach. Także w IT jest mocny nacisk na tą automatyzację, na automatyzowanie tak naprawdę wszystkiego, co się da zautomatyzować, żeby zaoszczędzić resursy, czyli nasze zasoby ludzkie, zaoszczędzić pracy, zaoszczędzić właśnie pieniędzy. Więc tak naprawdę każdy proces odpowiednio zoptymalizowany posiada jakieś znamiona automatyzacji. Można automatyzację rozbić, tak jak tutaj przedstawione jest na slajdzie, na bardzo wiele różnych tak naprawdę odmian, odłamów, które częściowo się zazębiają, częściowo po prostu są inną nazwą dla czegoś, co już znamy. I spokojnie rozwiązują nam problemy tego typu, kiedy jakaś czynność jest do wykonania manualnie ciężka, wymaga nakładu pracy do rozwiązania. Cokolwiek by to nie było, któryś z tych terminów zapewne to rozwiązuje. W tej prezentacji głównie skupimy się na automatyzacji procesów, tak jak już wspomniałem. Dodatkowo troszkę powiem o orkiestracji chmurek, czyli naszych środowisk cloudowych, a także parę słów na pewno pojawi się na temat samego provisioningu i infrastruktury, czyli przygotowywania jakiś tam od podstaw, zarówno od webmetali czy chmur. Tutaj to mówię. Tak jak mówiłem o tym początku, mocno te tematy się zazębiają, nie są, że tak powiem, wyłączne, ze sobą mają wiele wspólnych elementów. Software Configuration Management. Software Configuration Management jest szczególnym przypadkiem tak naprawdę z jednej strony tematyki biznesowej, bo Configuration Management jest tak naprawdę procesem, sposobem zarządzania zasobami. W przypadku Software Configuration Management raczej mówimy o także automatyzacji, czyli opisujemy jakiś nasz część infrastruktury, w zależności co potrzebujemy, jako kod. Czyli mamy zestaw obiektów, które mają różne cechy, mają różne miejsce w infrastrukturze, nieważne czy to są aplikacje, pliki, czy są to nawet wirtualne maszyny, czy duże środowiska, możemy to opisać jako kod i będzie to zrozumiałe do naszego narzędzia orkiestracyjnego, czy narzędzia zarządzania konfiguracją. Ważna rzecz, jeżeli chodzi o software configuration management, jest to, że wszystkie, cały ten kod, który opiszemy, jest deklaratywny. Oznacza to mniej więcej tyle, że nie interesuje nas tak naprawdę, jak dużo, jaka praca musi zostać wykonana, żeby ten stan, który chcemy otrzymać, osiągnąć, czyli jak musi być zainstalowana dana paczka, czy jeżeli ta paczka istnieje, co to wtedy zrobi, czy nie ma to dla nas żadnego znaczenia. My opisujemy po prostu tylko ten stan, jaki chcemy otrzymać, więc upraszcza nam to mocno zarządzanie zasobami i tak naprawdę tworzy nam swego rodzaju dokumentację i środowisk, zamiast tego, no, tak naprawdę musimy pisać skrypty automatyzacyjne, musimy opisać cały proces, jak wygląda zbudowanie tego. Tutaj opisujemy tylko stan, jaki my chcemy mieć ze stanu i to jest wszystko. Kolejna rzecz. Software Configuration Management daje nam jedną warstwę abstrakcji, czyli w momencie, kiedy mamy na przykład różne środowiska, korzystamy na jednym środowisku mamy system Linux, Hat, z drugiej strony mamy Linux jakiejś innej dystrybucji, one korzystają z różnych menedżerów pakietów, czyli na jednym jest YAML, na jednym jest Python w Linuxie. I tak naprawdę nasza aplikacja do zarządzania konfiguracją musi tą zależność sama rozwiązać. Nas nie interesuje. My wpiszemy nazwę paczki i ona ląduje na naszym środowisku. Także to znacznie ułatwia, nie musimy rozwiązywać tego typu konfliktów. Nasza dokumentacja jako kod jest tak naprawdę spójna w tym momencie, bo jest prosta do przeczytania, jest niezależna od tego, gdzie ją zainstalujemy. Dodatkowo możemy dzięki temu zautomatyzować rozwiązywanie zależności, czyli jeżeli mamy
jakąś rzecz, która później będzie wymagała innej rzeczy do zainstalowania, no to cały ten proces jest mocno zautomatyzowany i często narzędzia do zarządzania konfiguracją potrafią to rozwiązać. Czyli jeżeli mamy aplikację, musimy stworzyć jakiś plik, z którego później tego aplikacji będzie korzystać, to może nasze narzędzie do zarządzania konfiguracją, tą kolejność ustalowania tych rzeczy jest w stanie powiązać i odpowiednio zaakcentować. Na koniec chciałem przedstawić kilka takich narzędzi, które tak naprawdę są najpopularniejsze. Tutaj znajdzie się na pewno Swift Engine, który jest chyba najstarszym narzędziem tego typu, Puppet, Chef, Substack i Ansible. Dwa ostatnie narzędzia są stosunkowo świeże, bo powstały między 2012 a 2013 rokiem, więc jeszcze nie do końca udało mi się wejść na rynek dużych korporacji, ale mają bardzo silne komunikacje, które tak naprawdę rozwijają te narzędzia. W tym rozwiązaniu, które tutaj będę przedstawiał, będzie użyjemy Substacku, ponieważ jest to tak naprawdę mam dużą przewagę nad tymi narzędziami, bo potrafi dodatkowo orkiestrować chmury, co nie każdy z narzędzi jest w stanie zrobić. Okej. Tyle jeżeli chodzi o taką warstwę prezentacji, która była mocno wprowadzająca. Załóżmy, że nasze rozwiązanie z zarządzaniem konfiguracją jest już wdrożone. Każda część naszej infrastruktury jest opisana jako kod. Nasz kod jest trzymany w repozytorium, więc mamy pełną kontrolę nad tym, jakie są zmiany pomiędzy kolejnymi rewizjami. Mamy część management oparty o to wszystko, naprawdę widzimy. Jeżeli zmieniamy środowisko, zmieniamy się kod, widzimy to wszystko od razu w repozytorium. Kiedy dodajemy nowy kod, nasza infrastruktura się zmienia. Jest to solidna podstawa. Myślę, że większość dużych firm w tej chwili jest takich rodzaju korzysta i tak to wygląda. Jednak, czy możemy zrobić z tym coś więcej? Czy możemy zautomatyzować to jeszcze dalej niż w tym momencie? Czas na małą historię. Deweloper przychodzi do administratora systemu z zapytaniem. No, potrzebuje środowisko testowe, czy może zrobić je dla mnie szybko. Ma oczywiście mocno sprecyzowane wymagania co do tego środowiska, tak jak ostatnio, wiesz. Szybko potrzebuje. Oczywiście administrator systemu od razu się zgadza, bo administrator systemu jest najlepszym przyjacielem dewelopera. Prawda jest taka, że ta historia jeszcze nigdy się nie wydarzyła, przynajmniej na moich oczach. Prawda jest taka, że administrator pierwszą osobą, o czym powie, to powie o tym, żeby stworzyć znikę. Więc skoro mamy tak podstawę, którą będziemy musieli stworzyć, czyli ticket, zróbmy jak najwięcej z tego ticketu. Jeszcze jedna mała zmianka techniczna tak naprawdę. Jira Webhooks jest prostym, najprostszym interfejsem, jaki jestem w stanie sobie wyobrazić do integracji aplikacji. Jira Webhooks tak naprawdę przy zmapowanych czynnościach, czyli na przykład przy tworzeniu ticketu, przy jakiejś tam tranzycji w trakcie workflow, jest w stanie wysłać zapytanie typu HTTP post z danymi, jeżeli chodzi o to zdarzenie, czyli muszę wysłać tam, jaka to była tranzycja, może nam zawartość ticket to wysłać. To jest dosyć elastyczne narzędzie, bardzo proste, bardzo łatwo się integruje, bo bardziej o to rzeczy. Więc zakładając, że i tak musimy mieć ten ticket i robiąc kolejne założenie. Chcemy mieć jeden ticket, jedno środowisko. Z jednej strony, żeby mieć dokumentację spójną na podstawie tego jednego ticketu opierać naszą całą dokumentację, żeby nie tworzyć dodatkowo nie wiadomo jakiego rzeczy, bo i tak to środowisko pewnie będzie żyło chwilę, potem przetestujemy, co się będzie nam jeszcze potrzebne. Więc skoro później tak zostanie usunięty niedługo, no szkoda męczyć się i tworzyć nie wiadomo jakiego ticketu z tego. Także, żeby zbudować workflow, tak naprawdę wystarczy dodać dwa proste kroki, czyli provisioning, przygotowanie samego środowiska, czyli zinstalowanie systemu operacyjnego, te wszystkie kroki, które później pozwolą nam wdrożyć nasze urządzenie, narzędzie do zarządzania konfiguracją i przeprowadzić orkiestrację, czy jakkolwiek by nie nazwać, automatyzację instalowania dalszego software'u i przygotowania tego środowiska pod tą funkcjonalność, której potrzebujemy. Oczywiście
żeby uniknąć męczenia się i dodawania nowego etykietu na zniszczenie tego środowiska, dobrze jest zadać sobie, tak jak tutaj jest dodany, decommission workflow, czyli część workflow, która odpowiada za po prostu zniszczenie tego środowiska, przywrócenie do podstawowej fazy, tak żebyśmy mieli coś na to, że istniał kiedyś, istniało takie środowisko, ale więc już go nie potrzebujemy i zostaje tylko w ramach dokumentacji. Dodatkowo ważna rzecz, wiadomo, jest to zautomatyzowane, owszem, działało, nie zawsze musi zadziałać. Czyli jeżeli coś się wydarzy, czego nie przewidzieliśmy, chcemy zobaczyć, chcemy mieć jedną notyfikację z tego względu dodany został ten negative flow, czyli coś, co się wydarzy, jeżeli mamy jakikolwiek problem w trakcie tworzenia naszego środowiska, no to wtedy przychodzi automatycznie na config, możemy ponownie skonfigurować to lub zrobić tak naprawdę z nim cokolwiek, lub mnie zniszczyć i stwierdził, że jednak nie ma sensu. Ikonami oznaczone są webhooki, czyli te miejsca, w której tranzycje wysyłają informacje do zewnętrznego systemu i w tym momencie dzieje się coś po drugiej stronie, zarówno w narzędziu do orkiestracji, czy w narzędziu do provisioningu, jesteśmy w stanie wywołać jakieś akcje. Kolejna rzecz, kolejny problem, który napotkałem podczas implementowania tego rozwiązania, to to, że Jira i tak Saltstack to naprawdę dwa bardzo różne typy programów. Jedno służy do zarządzania projektami, drugie do zarządzania konfiguracją. To jedno i drugie jest zarządzanie, ale operują one tu zupełnie innych obiektach, czyli jedno mają, z jednej strony mamy issues, mamy jakieś tam typy tych issues, mamy pola czy statusy w workflow, z drugiej strony mamy coś, co operuje tylko na gotowym kodzie z repozytorium i właśnie tego, kiedy poprosimy, jest na zainstalować. Nie ma możliwości, żeby one się tak po prostu dogadały. Oczywiście możemy zaprogramować, napisać jakiś kod, który nam rozwiąże ten problem. Tutaj pojawia się Crystallized, czyli tak naprawdę ten pośrednik pomiędzy Jirą a Saltstackiem, który teraz wspiera wszystkie kody, które są wysyłane z webhooków. Tłumaczy dane z obiektów, wszystkie dane, które wysyłamy z etykietów, zarządza zadaniami i waliduje rezultaty, które dostaje od narzędzia do zarządzania konfiguracją. Czym to tak naprawdę jest? Jest to prosta aplikacja napisana w Pythonie, oparta o framework Flask. Jest to bardzo podstawowy framework, pozwala na zbudowanie aplikacji, która serwuje jakiś content po porcie HTTP. W tym przypadku jest to najzwyklejsze restowe API, po prostu zbiera ona te kole z webhooków. W zależności od tego, jaki jest to rodzaj tranzycji, odpowiada określonymi zestawami zmian i tak samo przesyła dalsze zestawy zmian do Saltstacku. Tyle, jeżeli chodzi o część teoretyczną, teraz pokażę tak naprawdę, jak wygląda to w praktyce. Projekt nazywa się magicznie Infrastructure, to częściowo przekonuje o tym, jak jest jego zastosowanie. Tak naprawdę to rozwiązanie możemy zastosować z każdym dowolnym projektem, jak nam się podoba. Możemy to trzymać razem z projektem deweloperskim, po prostu trzymać się po osobny issue tag, który później będzie procesowany i będzie linkowany z innymi issues w ramach tego projektu, tak żeby zachować tą ciągłość dokumentacji. Kiedy stworzymy sobie najzwyklejszy issue w tym momencie, mamy tak naprawdę kilka dodatkowych pól, które służą za komunikację z tym systemem zarządzania konfiguracją. Możemy wybrać jeden z predefiniowanych rozmiarów instancji. To jest to zrobione w bardzo uproszczony sposób, przez który używamy rozmiarów jak z sklepu odzieżowego. Załóżmy, że wystarczy nam instancja rozmiaru S, która tak naprawdę
jest opisana w naszym repozytorium z konfiguracją, jest dowolnie definiowana. Z poziomem tego narzędzia przydałoby się jeszcze dodać jakiś unikat, czym tak naprawdę jest, ale w tej chwili spokojnie nam to wystarczy, bo wszyscy tak naprawdę znają, jest to dokumentowane. Jeżeli tworzymy unikat, to możemy podać jakąś nazwę, online. Mamy z tym u nas ślipet. Ślipet jest początkowo w opisie draft. Jak spojrzymy sobie na workflow, pokrywało się nas częściowo z tym obrazkiem, które pokazałem wcześniej. Dodatkowo jeszcze dany jest jeden krok, bodajże lift build, który oznacza, że już jest nasza konfiguracja na tyle przygotowana, że możemy ją zupełnie wdrożyć w życie. Jest to tylko kwestia managementu. Tutaj tak naprawdę możemy dopasować to dowolnie naszego procesu biznesowego. Jeżeli potrzebujemy na przykład dodatkowy approval procesu, do tego, żeby jakiś manager zatwierdził budowanie tego, oczywiście możemy go tutaj dodać. Jeżeli korzystamy na przykład z płatnej chmury typu Amazon, a jesteśmy w stanie dodać tutaj jakiś tam cost acceptance wcześniejszy, który pozwoli nam na dodatkową kontrolę kosztów tego środowiska. Tutaj jest najprostszy możliwy workflow, najprostszy rozwojowy, tak powiem, którego można zbudować to, co się naprawdę chciało. I oznaczymy to środowisko jako gotowe, budowy. I rozpoczniemy fazę provisioningu. W tym momencie, co się tak naprawdę dzieje, wejdziemy sobie na nasz OpenStack. Powinna nam się pojawić coraz budująca się instancja. Widzimy, że pojawia nam się nowa maszyna z Centosem 7, bo tak jest opisane w tym profilu. Generalnie tak najczęściej używamy. Tak samo rozmiar, ten jeden legend, który pokrywa się z tym, co wybraliśmy tutaj. Czyli to wszystkie informacje, które zamieściliśmy w opisie, by było co prawda dużo, zostały przekazane do naszego narzędzia do zarządzania do provisioningu. Ono zaczęło budowanie aplikacji w tej naszej chmurze, którą jest OpenStack tutaj. I w tym momencie co następuje? Następuje oczywiście stworzenie wirtualnej maszyny, zainstalowanie systemu operacyjnego. Pod spodem dzieje się jeszcze kolejna faza, bo tak naprawdę to jest instalowanie agenta SolidStacku, który później będzie służył nam do komunikacji i zbudowania kolejnej fazy, czyli tej orkiestracji. W tej chwili możemy potrwać. W momencie, kiedy ten proces się zakończy, powinniśmy zobaczyć, że status się zmieni na sprowizjonik kolejny. To może chwilę potrwać, tak jak mówiłem, zazwyczaj trwa dzisiaj około 2 minut. To jest to jednak złożony proces i wymaga stworzenia całej instancji, wymaga zainstalowania, więc chwilę to zazwyczaj trwa. Dodatkowo instalowane są takie podstawowe stany, które mamy napisane do repozytorium, które na przykład służą do predefiniowania użytkowników, czyli stworzy się jakąś tam listę użytkowników, dopina się, można powiązać w tym momencie z datą, że można dodatkowo dodać klucze za określonych użytkowników, to wszystko na tym pierwszym etapie można zrobić. I w tym momencie, nam się puste środowisko, tak jak w tym przypadku nie opisaliśmy do niczym, jest to nic więcej jak instancja rozmiarowa, to dostaniemy już instancję, do której dostęp będą mieli określenie użytkownicy. Wiem, często różny czas to może zająć, bo to zależy też w dużej mierze, jaki jest stan tego naszego systemu, który leży pod spodem. Ja mam też tylko jedną uwagę, że nie pokazuje na bieżąco zmiany statusu, więc jeżeli zmienimy status pod spodem, wysyłając po prostu kod przez API, nie zobaczymy tego bezpośrednio, więc stąd to takie nerwowe odświeżanie, ale po prostu nie da się tego inaczej zrobić. To, co możemy zobaczyć tutaj, to jest wynik naszego provisioningu. Dostaliśmy zwrotny adres IP. Jeżeli korzystamy z usługi, jak nasze środowisko ma usługę DNS Service, jak była Amazon, dostaniemy tutaj także listę prywatnych adresów IP, zewnętrznych adresów IP i nazwane, które zostały nam nadane przy tworzeniu tego środowiska, więc możemy do niego się od razu odnieść i robić dobrze. Ale możemy też dalej skorzystać z naszego narzędzia i przekonfigurować je na coś troszkę innego, bo nie odpowiadam w tej chwili.
chcielibyśmy jeszcze więcej wykorzystać mocniej to nasze narzędzia zarządzania konfiguracyjnymi przedmiotami. Więc Camera Configure, kolejny etap edycji, możemy określić stan. Stanie to jest terminologia self-stacku, ona opisuje po prostu zestaw konfiguracji. Czyli jeżeli mamy nasze repozytorium, mamy w repozytorium opisany jakiś tam zestaw obiektów, na którym operujemy, zazwyczaj przekłada się to bezpośrednio albo na nazwę aplikacji, albo na konkretną czynność, która jest jakoś tam w ramach siebie wspólna i w miarę osobna, czyli ma to sens wyciągnięcie jej do osobnego stanu. W tym przypadku u nas w repozytorium mamy takie stany jak Java, służy do niczego innego, jest zainstalowanie Java w odpowiedniej wersji i możemy na przykład zainstalować sobie Confluence jako aplikację, to jest grupa użytkowników, więc ja nawet zainstaluję Confluence. Update, mamy na szybko, że pojawił się stan. To korzysta z takiego samego mechanizmu jak labelki, więc możemy sobie dowolnie manipulować, żeby sobie filtrować instancje, bo to jest to dosyć wygodne. Do późniejszego zarządzania tym wszystkim, bo jest bardzo szybko, można dać wspólne instancje, które mamy takie same stany. Kolejny raz grant provisioning, ponieważ teraz musimy przejść przez te oba kroki. Gdybyśmy na przykład zniszczyli to środowisko w międzyczasie, to zostanie nie zbudowanie. Teraz ja nie wiem tego, bo już po prostu czasu, żeby to ponownie tworzyć. Zresztą nic na tym środowisku, złego się jeszcze nie stało, że trzeba by je raz zniszczyć. Kolejny, teraz powinniśmy bardzo szybko dostać raport o tym, że provisioning się zakończył. Przeszliśmy do tego statusu orkestrali, czyli podzielimy się kolejny etap. W tym momencie on potrwa jeszcze chwilę dłużej, bo przygotowanie całej konfiguracji, jaką Państwo, to jest troszkę bardziej złożona rzecz. Proszę, że musimy ściągnąć paczkę z binarkami wszystkimi do konfiguracji. Więc tutaj dostaliśmy kolejny raport. Właśnie z provisioningiem był, się pobiegł, no, może w końcu się pobiegł, a pojawił nam się error, ale ten error jest akurat spodziewany, więc tutaj co do interpretacji Big Bangu, no, odpowiada już sam Krystal, który pokazałem wcześniej. Zobaczmy, może akurat już nam się udało przejść. No, przy tutaj też możemy czekać mniej więcej dłuższych chwil. Powiem jeszcze kilka słów tak naprawdę o samych stanach całych stanów, czyli tak naprawdę jest. Cały stan można opisać w bardzo prosty sposób, bo wszystkie do najprostszych opisania, najprostszej konfiguracji wystarczy nam zwykły YAML, czyli opisywanie po prostu naszych obiektów od myślników z atrybutami typu user czy uprawnienia do pliku. Także jest to bardzo prosty, bardzo przejrzysty język. Często ludziom przekonują się do self-stacku z tego względu, że naprawdę, jeżeli kod jest zrobiony dobrze, to nie wymaga do tego dokumentacji. Wszystko nie jest tyle przejrzyście zrobione. Nie mam w tej chwili rozmowy o zdrowiu na wierzchu, żeby Państwu pokazać, jak to wygląda, ale generalnie to jest duża swoboda. Oprócz tego, że możemy pisać to YAML, możemy jeszcze użyć Pythona, możemy użyć template'ów Jinja, czyli ten swoboda jest bardzo duża. Dużo rzeczy można zrobić w prosty sposób i prosto opisać, nie wymaga kolorów, nie wiadomo jakich umiejętności programistycznych. Mamy już status running, czyli nasz provisioning powinien się w tym czasie wykonać. Mamy tutaj cały raport tego, co się wykonało, czyli kopię plików, jakieś tam edycje, ustawienie takich rzeczy jak homebit dla Confluence'a, które musimy zrobić, żeby w ogóle się Confluence uruchomił, to wszystko jest tutaj opisane. Mamy też raport, jakie paczki były konieczne do zainstalowania tego naszego upgrade'a. Czyli jest tu cała praca, tak naprawdę, która została wykonana przez instrumenty narzędzia administracji. Jest opisane, że co przeanalizować w przypadku błędów, także taki sam raport dostaniemy. Możemy nawet stąd spokojnie przeanalizować to, co poszło źle, który stan nie wykonał się pozytywnie. Pozostaje mi nic innego jak zobaczyć, czy nasz konfluencja to się działa. Tak naprawdę w tej chwili to nie pokazałem tibety, pisałem, że trochę tak konfluencji nie znaczy. Także może zobaczmy, czy faktycznie jest to jakaś czarna magia, tylko coś, co nam się pokaże.
tutaj głównie mamy instancje WordPressa. To oczywiście też można dalej zautomatyzować. Tutaj już nie robiłem tego, bo budowanie baz danych z skryptu zajmuje jeszcze kilka ekstra minut i trzeba dodatkowo generować licencję. Wystarczający dowód, jeżeli chodzi o to, że całość tego procesu jest zautomatyzowana od początku do końca. To było na tyle. Jeżeli mają jakieś Państwo pytania, to proszę.